Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mamy nowe kodziki do Genshina, które są ważne tylko dzisiaj, więc bardzo proszę od razu Was o udostępnianie tego odcinka, no i oczywiście zostawianie kciuka w górę i subskrypcji, a ja nie będę przedłużać i już Wam pokazuję kody. Aby wkleić kodziki, które właśnie w chwili obecnej widzicie na ekranie, klikacie albo ikonkę Escape, albo tutaj tą ikonkę Paimon. Następnie klikacie Settings, następnie Account, Redeem Code, Redeem Now i wklejacie po prostu kodzik, a następnie klikacie Exchange. Natomiast jeśli chodzi o kody, zawierają one oczywiście 300 Primo, więc tak wyglądają tutaj nagrody. 300 Primo, 50 Kamory, 5 Hero Sweetów i 10 Mystic Enchantment Ore. Więc myślę, że 300 Primo piechotą nie chodzi, także dajcie każdemu koniecznie znać, kto wie, że gra w Genshina, że kody są. Aczkolwiek powiem Wam, że w ogóle ten live to było takie wow. Serdecznie polecam Wam obejrzeć powtórkę z tego live'a od twórców, dlatego specjalnie podlinkuję Wam ją w opisie. Natomiast jeśli chcecie pokrótce informacje, to wszystkie zmiany z tych quality of life, gdzie będzie zwiększanie rezina, gdzie będą zwiększana ilość przyjaciół i tak dalej, to wszystko się potwierdziło. Oprócz tego, jeśli chodzi o banery, wyglądają one następująco. And Alhatham will be featured in the event wishes. Czyli racja, że będzie Al. I na ich banerze wychodzi na to, że będzie Setos. Więc Setosa prawdopodobnie nie zdobędę, bo będę losowała po broń. Czyli jednak. Szczerze, chciałabym Sigwain, ale no niestety. Dodatkowo będziemy mieli taki nowy tryb endgamingowy od 45 AR, które znajdziecie w bibliotece i jeśli chodzi właśnie o ten tryb, będzie to taki w teorii a la Abyss, no bo będzie się resetowało tak jak Abyss, ale będzie to działało troszeczkę inaczej, więc tutaj polecam się z tym zapoznać. No a jeśli chodzi o takie jeszcze dodatkowe rzeczy, którymi nas obrzucili, to pokazali nam trailer anime oraz pokazali nam część na plan, więc pokażę Wam moje pierwsze wrażenia, a w zasadzie nasze pierwsze wrażenia. Anyway, mamy spoiler chyba jakiś jeszcze dodatkowo na koniec. Obstawiam, że to prawdopodobnie na plan nam pokazują. Lub jakieś przejście do na plan. Ale ogniście, co? Ciekawie! Co to za stworek? Wód! Ulala, tu będzie skakania! I tak w sumie to tyle w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Ja serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym kanał i mam nadzieję, że to grono będzie się tylko powiększało. I zapraszam Was serdecznie na przedłużany live'ik jutro o 17:00, także będzie Genshin na samym starcie. Bądźcie koniecznie. Nie mogę się doczekać większej ilości dyskusji na temat tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo było tego naprawdę mega dużo i sporo, więc polecam nadrobić ich live'a, podlinkowałam go Wam w opisie, no i cóż, do zobaczenia wkrótce, pa pa!